W murach Sztolni Królowa Luiza odbył się Festiwal Historii Alternatywnej Alterhist. Uznani polscy pisarze z nurtu fantastyki i historii alternatywnej spotkali się ze swoimi czytelnikami. Każda metoda, ażeby człowieka zainteresować przeszłością własnego narodu, jest dobra. Jeżeli to działa na wyobraźnię, a moim zdaniem działa, a poza tym jest mądrzejsza niż na przykład fantazy, to spełnia swoją rolę. Każda droga, która pozwala doskonalić umysł ludzki i skłaniać do zadawania pytań, jest metodą dobrą, którą z góry błogosławię. A takich metod w Zabrzu mamy sporo i to związanych nie tylko z literaturą historyczną. Dowodem na to był m.in. Festiwal Miedzianka po drodze. W sierpniu tego roku jednym z przystanków festiwalu był Miejski Ogród Botaniczny. To jest po prostu niebywałe, jak w Zabrzu jestem przyjmowany. Myślę, Boże, za co to? Przecież ja tylko piszę. Ale naprawdę to są tak przyjemne spotkania i część osób oczywiście chciała podpis, dedykację, natomiast niektórzy mają zawsze coś do powiedzenia i to takiego czasami bardzo osobistego, intymnego, a czasami coś takiego, co po prostu ma mi poprawić humor. Takie spotkania z czytelnikami pozwalają mi na przykład walczyć z depresją i sobie myślę wtedy, kurczę, no jednak warto pisać dalej, to znaczy warto żyć dalej. No niesamowita były te reakcje tutaj, no. Jeśli chodzi o Zabrze, to naprawdę moje serce tu zostaje. A jeśli mowa o książce, to ważnym elementem są także spotkania autorskie, jak te w dawnym kinie Energetyk. To tu niedawno odbyła się promocja książki pod tytułem Stanisław Leszczyński, Król Polonus, wiceprezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego. Ale to nie jedyna taka forma promocji książki, która budzi coraz większe zainteresowanie i pozwala przed nami odkrywać mało znaną historię polskiego władcy. Spowodowała, że było mnóstwo wyjazdów, konferencji, m.in. w Nancy we Francji, w Zweibrücken w Niemczech, różnego rodzaju spotkania, wywiady. To budzi dość duże zainteresowanie. Faktycznie król jest w Polsce troszeczkę zapomniany, natomiast kochany przede wszystkim we Francji, w Lotaryngii, tam niezwykle popularny na głównym rynku miasta stoi jego okazały pomnik. Główny plac w mieście nazywa się Placem Stanisława, więc myślę, że warto o tym królu powiedzieć. A taka okazja była także na zamku w Rydzynie. Rydzyna to miejscowość rodzinna i zamek rodzinny rodziny Leszczyńskich, a Leszno było po prostu prywatnym miastem należącym do tej niezwykle znanej rodziny. Niebawem na rynku w Lesznie stanie już pomnik, myślę, że bardzo udana realizacja. No i przy okazji tych wszystkich wydarzeń odbyło się także szereg różnego rodzaju spotkań, w tym m.in. promocje dwóch książek, pana Marcina Wolskiego i mojej. Obie dotyczą podobnego tematu, czyli króla Stanisława Leszczyńskiego, aczkolwiek traktują o temacie nieco inaczej. Prezydent Zabrza napisał niesłychanie interesującą książkę o Stanisławie Leszczyńskim. Tyle napisał ją, że napisał ją serio, aczkolwiek z wielką swadą i są tam elementy naprawdę błyskotliwe, gdzie pojawia się również pierwiastek humoru. Ja natomiast napisałem historię alternatywną, czyli pewną bajkę o tym, jaka historia nie tyle była, ale jaka ewentualnie przy sprzyjających okolicznościach mogłaby być. Jest mi niezwykle miło, to jest oczywiście bardzo schlebiające, że osoba o tak dużym dorobku literackim i osoba, która przecież publikuje już kilkadziesiąt lat, no wypowiada się pozytywnie o tym, co napisała. Historię piszą zwycięzcy. Leszczyński był pokonanym, aczkolwiek swoich talentów, możliwości dowiódł, będąc królem Lotaryngii, gdzie był jednym z najwybitniejszych, a może nawet najwybitniejszym władcą. Czyli gdyby dostał od historii szansę, może byłby drugim Kazimierzem Wielkim. Ale dostał szansę od dwóch pisarzy, pana Krzysztofa Lewandowskiego oraz pana Marcina Wolskiego, żeby historia o nim nie zapomniała.